Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu tygodniowym od 8 do 14 maja bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane, teraz je przełożę i już patrzymy, co ciekawego nadchodzący tydzień dla Was przygotował. Poniedziałek, 4 buławy. Wtorek, głupiec, środa, paź mieczy, czwartek, 6 kielichów, piątek, 2 miecze, sobota, 5 buław i niedziela, rydwan. Dla czytania mamy 10 mieczy. 10 mieczy. Jakiś stres, jakieś sprawy, które się kończą całe szczęście, ale bardzo, bardzo umęczyły psychicznie rybkę. Jakieś zmartwienia, jakaś bezsilność w pewnej sprawie, jakaś trudna rozmowa. Uważajcie na bóle głowy, jakieś nerwobóle. Być może też dochodzicie do siebie po jakimś zabiegu chirurgicznym, więc tutaj też, żeby dużo odpoczywać. Natomiast stres związany z jakimś wydarzeniem, może chodzi o jakąś uroczystość rodzinną, komunia za Wami i możecie, bo tutaj w poniedziałek mamy kartę 4 buław, więc właśnie już może zrealizowałeś jakieś uroczystości rodzinne, będzie dopiero przed Wami, więc cały ten stres związany z otoczką tego wszystkiego. Oczywiście może chodzi o ślub, może chodzi o zorganizowanie wesela, bądź jakiegoś innego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia w Waszym życiu. Głównie to dotyczy dzieci, ale te rybki, które nie mają dzieci, być może właśnie tutaj przygotowują się do nowej drogi życia. Dobrze, kochani, 10 mieczy są to, jest to informacja, że teraz pomalutku będziecie mogli zacząć iść do przodu. Faktycznie jakieś sprawy urzędowe, sądowe, jakieś ciągłe myślenie o jakiejś trudnej sprawie, to w głowie się działo, wiadomo, jak w głowie siedzi, to jesteśmy troszkę przestraszeni, zdystansowani, zmęczeni tym wszystkim, czujemy się w jakiś sposób obciążeni, pokonani, więc tutaj no już ta dziesiątka pokazuje, że lada moment wytrzyma jeszcze troszkę rybko i ten stres minie. Po każdej burzy wychodzi słońce, więc teraz będzie tylko lepiej. Ale jakaś sprawa mentalnie bardzo Was zmęczyła, potrzebujecie odpoczynku. Poniedziałek, 4 buławy, bardzo udany, spokojny, pozytywny dzień. Sprawy związane z domem, z jakimiś uroczystościami, podróżami. Tutaj coś będziecie planować, ewentualnie no, organizować. Jeżeli szukacie pracy, jakaś nowa praca jest na horyzoncie, ktoś się odezwie w środę, więc tutaj wypatrujcie na maila, na telefon, SMS-a. Wysyłaliście CV, składaliście podania, będzie odzew. Jakaś propozycja padnie, tylko nie podejmiecie od razu decyzji w tym tygodniu. Dacie sobie czas, żeby się przespać, jak to mówią, z tematem, zastanowić, być może dokonać jakiegoś wyboru. Jeżeli macie pracę, tutaj jakieś zmiany, zwłaszcza w pracy z dziećmi, z edukacją. Może wyjeżdżacie na jakąś zieloną szkołę, na jakąś wycieczkę, więc fajnie ten tydzień powinien Wam minąć, natomiast właśnie tacy umęczeni też wrócicie. Będziecie potrzebowali ciszy, spokoju, żeby sobie odreagować to wszystko. No wiadomo, praca z dziećmi to ogromna odpowiedzialność, ale też momenty, gdzie trzeba zareagować, tak, przypilnować, dopilnować, więc to jest na pewno w jakiś sposób wyczerpujące. Dobrze, kochani, co jeszcze w tą czwórkę buław? W pracy jakaś
Organizowana może być impreza bądź przygotowywania do Dnia Dziecka. Więc tutaj te rybki, które znowuż pracują z dziećmi, pracują gdzieś w edukacji, w szkolnictwie, jakieś żłobki, przedszkola, tak? Bądź po prostu jesteś rodzicem, który się udziela i po prostu angażuje w jakieś takie pedagogiczne, szkolne zajęcia, to tutaj będą jakieś przygotowania, jakieś dekoracje i tak dalej. Ogólnie dużo radości, dużo spokoju, pozytywne wiadomości. W domu wieczorem jakieś może być spotkanie rodzinne, ktoś może Was odwiedzić, ewentualnie spędzicie sobie miło ten czas, opowiadając sobie, wspierając się i towarzyszyć sobie przy kolacji na pogaduszkach. Dobrze, moi kochani, wtorek, karta głupca, nowy jakiś początek. W tym dniu nie ryzykowałabym nowych przedsięwzięć, zwłaszcza, że mamy dalej pazia mieczy, czyli to jest wszystko nieprzemyślane. No niestety głupiec też nie myśli po prostu, tak? Tylko robi, ewentualnie pomyśli, ale w jednym uchem mu ta myśl wleci, drugim wyleci i jest to osoba naiwna, lekkomyślna, więc tutaj, żebyście takiej postawy nie przyjmowały. Może być też tak, że jakąś głupotę dziecko zrobi, więc tutaj też pilnujcie, żeby, broń Boże, nie było bez nadzoru, bo tutaj no jakieś figle psoty w głowie mogą być i to się może wydarzyć w szkole, gdzie następnego dnia będziecie wyzwani, ale może wydarzyć się też w domu. Więc uważajmy. Karta głupca, nowa praca, nowy jakiś początek, nowa współpraca, więc te rybki, które szukały pracy, tak jak powiedziałam, ktoś się odezwie, prawdopodobnie w środę już będziecie na rozmowie kwalifikacyjnej, natomiast jeżeli macie pracę, to jakieś zmiany, może nowa funkcja, nowa umowa, nowe jakieś zasady zatrudnienia, coś nowego. To też się wiąże z jakimś ryzykiem, przemyślałabym to jeszcze na Waszym miejscu i nie podejmowała pochopnie decyzji, kierując się tylko jakimiś niesprawdzonymi informacjami bądź plotkami. Może być też tak, że ktoś bacznie Wam się przygląda i dalsza współpraca będzie zależała od opinii tej osoby, więc tutaj też uważajcie. Jeżeli jakieś nowe projekty, przemyślcie sobie to jeszcze. No ja widzę, że coś Wam tu chodzi po głowie, ale nie macie odpowiedniej wiedzy na dany temat, więc raczej bym tutaj dopytała, doszukała się jakiejś, właśnie doczytała, coś skonsultowała, bo przy tym paziu mieczy to jest właśnie, jest jakaś nowa myśl, jest jakiś projekt, ale to nie jest jeszcze takie dojrzałe, przemyślane i pewne, zwłaszcza przy głupcu, więc być może głupotę byście zrobili, jakbyście teraz no, jakąś tutaj sprawę rozpoczynali. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, ktoś może nie potraktować Was poważnie, albo traficie na osobę niekompetentną. No, powie Wam jakieś bzdury, bądź taką dezinformację przekaże, tak? Wprowadzi w jakoś zakłopotanie, więc tutaj też uważałabym na to. Dobrze, moi kochani. Samotne rybki, czy mają szansę kogoś poznać? Tak. I widzę, że już sobie z kimś piszecie, korespondujecie, dzwonicie. Natomiast odezwie się też były partner bądź partnerka. Ktoś z przeszłości ewentualnie, osoba, z którą kiedyś, być może w latach szkolnych, chodziliście razem, bądź no, bardzo się przyjaźniliście i tutaj jakoś te relacje się odnowią. Ktoś zadzwoni, napisze. Ale ewentualnie ta osoba bardzo myśli o Was i tutaj zastanawia się, jaki zrobić pierwszy krok. Więc może się ktoś odezwać. W środę mamy spotkanie bądź rozmowę z zodiakalnym bliźniakiem. Tutaj też mamy temat dziecka, jego edukacji, więc być może, tak jak powiedziałam, była jakaś tutaj zrobiona jakaś psota w szkole i tutaj macie rozmowę. W szkole, przedszkolu może być tak, że nawet no, dzieciaki coś tam zmajstrowały i było coś uszkodzone, więc tutaj trzeba będzie porozmawiać na ten temat. Tak jak powiedziałam, czekajcie na wiadomości, bo ktoś odezwie się w sprawie pracy, natomiast tutaj, jeżeli macie pracę, będą jakieś poruszane nowe tematy i też, żebyście się zastanowili nad tym, może być jakaś propozycja. Uważamy na prowokacje słowne, bo ktoś może być niedojrzały bardzo na poziomie rozmowy, bardzo zachowywać się głupio i niedojrzale i nie szanować Was.
Więc tutaj no, od razu bym odwróciła się napięcie i zakończyła dyskusję, nie odpowiadała na jakieś cięte riposty i no, wulgarny, bądź jakiś taki no, język, gdzie ktoś coś powie, później żałuje. Jeżeli myślicie o korepetycjach dla swojego dziecka, tutaj już jest jakby ostatni gwizdek. Może miało być jakieś spotkanie tutaj z korepetytorem, to będzie przełożone. No i co, ten paźmieczy, ktoś Was obserwuje, bądź Wy zobaczycie kogoś na profilu jakimś randkowym i tutaj właśnie zaczniecie sobie pisać, korespondować ze sobą, poznawać się jakoś bliżej, ale na razie bez pośredniego spotkania. Natomiast w stałych relacjach mogą być sprzeczki o dzieci, ich edukację bądź zachowanie w szkole. Jeżeli nie macie dzieci, może być tak, że jesteście ze sobą, która no jeszcze jest takim Piotrusiem Panem, niedojrzała emocjonalnie, wydawać Wam się by mogło, że Was w jakiś sposób nie szanuje, bądź nie traktuje poważnie. Natomiast taka ta osoba po prostu jest. Więc te rybki, które planują już założenie rodziny, ślub, dzieci, no, ta osoba o tym myśli, ale nie wiem, czy jest na to gotowa. Natomiast temat dziecka u niektórych rybek będzie się teraz bardzo, bardzo intensywnie przetaczał, zwłaszcza też u rybek, które mają dorosłe dzieci i na przykład wydają je za mąż. W czwartek mamy 6 kielichów, bardzo dobry, udany dzień, taka równowaga emocjonalna, już spokój. Tutaj, jeżeli były jakieś chwilowe, ciche dni, bo ktoś tam coś powiedział, jakąś plotkę rzucił, to tutaj widzę, że rybka wspaniałomyślnie wybacza, już widać, że relacje są na porządku dziennym. Może Was w tym dniu ktoś odwiedzić, może Wam wyświadczyć jakąś przysługę, mieć możliwość odwdzięczenia się za wcześniej jakąś pomoc, bądź rybka tutaj będzie chciała komuś właśnie dać do zrozumienia, że bardzo jest wdzięczna za jakąś przysługę w przeszłości. To są jakieś prezenty, udane spotkania, wspólne wyjścia, dobre relacje w pracy, świetna współpraca, no i po pracy tutaj z partnerem bądź partnerką miło spędzony czas. Możecie się właśnie spotkać z kimś, z kim dawno się nie widzieliście, żeby naprawić relacje. Dobry też dzień na nadrobienie pewnych zaległości. Nie tylko o kontakt z kimś, ale też być może naukę, być może dokończenie ulubionej książki, bądź jakieś sprawy, które dotyczą bezpośrednio Was. Coś, co macie zrobić dla siebie, a do tej pory odkładaliście to na potem, bo nie było czasu. W piątek mamy 2 miecze, zupełna taka blokada mentalna. Pewnych tematów nie chcecie poruszać, nie chcecie na pewien temat myśleć. Ciężko będzie Wam dojść do porozumienia, być może odkładacie jakąś ważną rozmowę na inny czas. Czekacie tutaj też na jakieś inspiracje, natchnienia, zwłaszcza rybki, które są właśnie tutaj zawodowo związane z nauczaniem, z pisaniem, z tworzeniem jakichś dzieł literackich. Może być zgrzyt w związkach, więc tutaj znowuż o coś się poróżnicie. Natomiast jeżeli jest jakiś projekt do przemyślenia, na przykład propozycja pracy, rybka będzie sobie to analizować, tak? Natomiast unikacie tutaj jakichś większych spotkań, raczej po pracy udajecie się do domu, żeby coś przemyśleć albo sobie odpocząć, odetchnąć od jakiejś właśnie sprawy. No, wydaje mi się, że tutaj coś będzie z dzieckiem, coś zmajstruje, więc uważajcie, bo będzie wezwanie do szkoły i to jakaś poważna rozmowa. Trzeba to przedyskutować, tylko być może tutaj zbieracie się z myślami, jak porozmawiać o tym z dzieckiem, od czego zacząć i co tutaj zrobić, żeby w żaden sposób no, dziecko no, nie ucierpiało, ale jakoś dyplomatycznie odczuło, że źle zrobiło i trzeba to wytłumaczyć i na pewno dać dobry przykład. W sobotę mamy 5 buław. O, jakieś zamieszanie w pracy. Dużo się będzie działo. Ktoś może być poddenerwowany. Ktoś tam być może chcieć od Was coś wymagać. Najlepiej stójcie z boku i nie wtrącajcie się w jakieś sprzeczki o marchewkę czy pietruszkę. Jak to mają, że tak powiem, w zwyczaju jakieś tam przekupki na rynku. Bić się o parę majtek na przykład. Nie wkręcajcie się w to. Mogą być jakieś chryje. No tutaj ktoś też być może zabiega o to miejsce pracy.
Wy o tym nie wiedzieliście, ale być może z wielu chętnych też się tym nie zrażajcie, bo ja widzę, że Wy uzyskacie tą ofertę pracy. Niektóre rybki mogą się zastanawiać też nad tym, że trzeba będzie gdzieś dojeżdżać. I czy to nie jest za długi okres, że po prostu często będziecie, więcej będziecie poza domem, w samochodzie, gdzieś tam w środkach komunikacji, niż w domu, dowieźć dzieci do szkoły, dojechać do pracy. I tutaj będziecie się zastanawiać, co z tym zrobić. Do wielu spraw będzie musiała rybka bardzo się zmotywować w sobotę, bo jakoś nie po drodze jej będzie z zajęciami, które ma zaplanowane, więc trzeba się przełamać w sobie i działać w swoim interesie. Natomiast rybki, które tutaj układają sobie jakiś nowy związek, no niestety dowiedzą się, że mają konkurencję. No i może być to jeszcze problemem, że duża odległość Was dzieli, więc nie wiem, czy będziecie się na to decydować. Trochę Was to zasmuci, bo fajnie Wam się rozmawia. Jakąś serdeczną przyjaźń tutaj nawiązaliście, natomiast no, jesteście w kropce, bo jednak zastanawiacie się, czy to ma w ogóle sens. W niedzielę, w sobotę raczej będziecie stronić od spotkań towarzyskich. Raczej też będziecie unikać jakichś konfrontacji z partnerem bądź partnerką, bo to się może skończyć na kłótni. Ktoś Wam jakby robi na złość i to będzie drażniło rybkę, że Wy macie swoje zdanie, ktoś ma swoje zdanie i tutaj jest ten zgrzyt, no nie możemy się dogadać. Natomiast widzę, że w niedzielę postawicie na swoim i to właśnie jest domena tej karty. Rydwan, osiągniesz sukces, jeżeli osobiście dopilnujesz swoich spraw, będziesz miał kontrolę nad tym, co się dzieje i trzymaj się ustalonych zasad. Trzymaj się ustalonego swojego jakiegoś projektu. Nie pozwól, żeby komuś ustąpić, bo no nie będziesz szczęśliwy, nie będziesz zadowolony. Może warto porozmawiać, jakoś wytłumaczyć i przekonać tutaj drugą połówkę. To może być bliźniak, to może być rak. Że nie warto się spierać, tylko pójść na jakieś kompromisy, tak? W weekend może mieć awarię samochód Wasz, więc tutaj no, sprawdźcie, zwłaszcza jeżeli wybieracie się jakąś podróż, bo wydaje mi się, że w niedzielę gdzieś tam planowaliście sobie wyjechać. Może być też taka sytuacja, że odwiedzi Was zodiakalny rak, ktoś przyjedzie z dalekiej podróży. Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na choroby wieku dziecięcego, ale też problemy neurologiczne, jakieś nerwobóle. I ta dziesiątka mieczy to właśnie pokazuje, tak? Zwłaszcza panie, które być może mają jakiś trudny okres, jeżeli chodzi o sprawy kobiece. Mamy to co miesiąc, więc wiecie, o co chodzi. I wtedy bóle głowy, bóle miesiączkowe, bóle ogólne całego ciała. Jesteśmy po prostu rozdrażnione i lepiej schodzić nam z drogi, bo urządlimy jak osa. Dobrze, kochani. Wszystkiego dobrego. Sprawdźcie ascendenta. Wypoczywajcie dużo. No i nie zarywajcie nocy, bo tutaj ta dziesiątka mieczy to jest też niewyspanie. Ogromne takie zmęczenie z martwieniami i właśnie zarywanie nocy, bezsenność. Ciężkie jakieś migreny. Oczywiście, jeżeli to jest coś nowego, to skonsultujcie to z lekarzem, żeby się po prostu nie męczyć. Dziękuję Wam za uwagę, miłego tygodnia, pozdrawiam i do usłyszenia.